poprowadź swoją armię przez niebezpieczny świat Wiedźmina. Zapanuj nad potężnymi siłami natury. Wyślij do boju magiczne bestie. Przemyć szpiegów za linię wroga. Jaka będzie twoja tajna broń? Jakie będzie twoje najsprytniejsze zagranie? Wind, dołącz do bety. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanexto i witam was w kolejnym odcinku z zamkniętej bety Gwinta. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie mały opening beczek, no i także stworzyliśmy, co wam zaraz pokażę, talię krasnoludów, tak więc w końcu liczę na to, że Skojatel będę jako tako w stanie grać, także trafiliśmy dowódcę. Znaczy, zależy polskich zgredek, znaczy, no, teoretycznie na YouTubie, wiesz? Teoretycznie na YouTubie, chociaż ja bym wolał czat na hitboxie, no, ale jak już ten, to... Raczej YouTube. No i tak wygląda ta talia, raczej w niej nic nie będę zmieniać. Kiedy będzie konkursik? Konkursik będzie po dwóch odcinkach, czyli mniej więcej za jakąś godzinę grania. Także dobra. Słuchajcie, jeszcze jedna mała rzecz, ponieważ, tak jak mówię, chciałem to zrobić na filmie. Gdyż tutaj nam Czarny wysłał jakoś wczoraj, dosyć późno, dotację, tak więc ja już tutaj klikam powiadomienie i powinno za chwilę wyskoczyć. Chciałem, żeby tak oficjalnie, że tak powiem, oficjalnie, żeby ta dotacja wyskoczyła. Mam nadzieję tylko, że powiadomienie się zrobi. Czy tutaj już jest? Tak, tu już jest, czyli tylko czekamy już na apkę do powiadomienia, tak więc ja w międzyczasie już tutaj kliknę. Nie wrzucałem filmu z podsumowania, nie wiem, że jest wrzucony dawno. I przetestujemy sobie krasnoludy. I nie wiem czemu się... Bo ja alertów nie włączyłem, kurwa, przepraszam. Wait, jeszcze jedna mała rzecz, gdyż alertów nie włączyłem. A jestem rakiem, wait, start, dobra, i powinien za chwilę alert o dotacji polecieć. Teoretycznie. To włączone są, dobra. No i pytanie, czy się alert zrobi. O. Ciekawie. Używałem nam połączenia, ale wygrałem. No dobra. Okej. Ani nic za to nie dostałem. O, dzięki Gamerku za followa. Na hitbox. Tylko czemu nie ma powiadomienia o dotacji? Mam nadzieję, że zaraz pójdzie. Chwila, muszę zobaczyć jedną rzecz, czy się tutaj dodało. Tak, tu się dodało, cholera. A nie było powiadomienia. Huh. Trochę słabo. Bo już teraz nie wiem, jak tego usunąć. Dobra, to wiecie co? Zrobię po prostu, żeby nie było. Ojej, a tu się nie da ten połówek? No cóż, dobra, to niestety będzie bez powiadomienia o dotacji, tak czy siak dzięki Czarny za wczorajszą dotację. Chciałem, żeby było powiadomienie na filmie, ale zapomniałem włączyć powiadomienia, no i teraz się już nie chce. Niestety nie wiem czemu pokazać o donacie. No cóż, tak czy siak dzięki bardzo serdecznie, a ja jeszcze raz klikam, żeby grać, bo coś tu się psuje. Nie wiem, czemu mnie wyrzuciło z poprzedniego meczu i czemu mi nic za ten mecz nie dało. No widzisz, kamienny. Już pomału. O, Grusia. No dobra. Zobaczymy. Muszę pamiętać, że tutaj mogę właśnie sobie jedną srebrną kartę zagrać, czyli na przykład ruch dowódcy. Okej, dobra. Tutaj mamy boosterów. Nie wiem, czy mi ich aż tak dużo nie potrzeba. Mam pożogę. Dobra, tak bym to zostawił. Ładnie. Pomiń oczywiście. A nie wiem, czy tak dopiero 900 to jakoś niedawno. Znaczy już trochę temu chyba wbiło, z tego co pamiętam.
To co, zaczniemy od obrońcy Mahakamu, no nie? Chcesz powąchać mojego topora? Sobie go pobuścimy jak cholera tym i o, i już. No tak jak mówię, przepraszam za ten pasek, bo to jeszcze nie mówiłem tego na filmie, ale mi się coś popsuło i się nie chciał ukryć, tak by z autoukrywania, tak więc będzie mi się tak pojawiać i znikać, ale to nic. Mam nadzieję, że wam to mocno nie przeszkadza. Tak jak mówię, ja tu będę chciał sobie ziomka zboostować jak najbardziej. Także mi zesłał na kolejną rundę. Trochę ta pożoga może być bez sensu, ale cóż. Okej, mgła. No tak jak mówię, ja sobie jeszcze zboostuję. Znaczy fakt, mogłem pożogę wyrzucić w sumie, ale... Już trudno. W sumie mogę teraz na tych grom rzucić i na jednego dać to. Ale nie wiem, czy to się aż tak opłaca. Też w sumie to nie jest aż taki głupi pomysł. Ewentualnie Sheldona z Kaksa rzucić. To też nie jest głupi pomysł. Dobra. Opłaca? No właśnie też, no to dobra, to tak zrobimy. Rzucimy sobie tutaj grom. I rzucimy na jednego to. Będziemy mieli dużo. Oho, uwaga, kamienny napisał pewnie jakiś kawał. Nauczycielka mówi do Jasia, jak nazywa się latający ssak? Odpowiada nie topesz, a pani odpowiada, nie, nie topesz, i Jasiu mówi, jak nie topesz, to ja nie wiem. Ha, 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 ale śmieszne. Mhm. To o ile? Oho, dobra. To już nie wiem, czy mi się aż tak opłaca. To tak jak mówię, jeszcze jednego sobie zostawię na kolejną. Nawet nie wiem, czy sobie tego nie użyję i nie rzucę rogu dowódcy, wiecie? Znaczy nie, w sumie to mogę w kolejnej rundzie też to zrobić, jak będę miał wszystko wyłożone. Tak, normalnie tak śmiesznie jak Romanci duet, to źle przeczytałem. Ale naprawdę jestem wzruszony poziomem twojego kawału kamienny. Jakieś ostatnie słowa. No dobra. My też mogę rzucić Geralta tak naprawdę. No ale w sumie po co? No w sumie. Rzucać Geralta? Czy już spasować? A rzucę, jebać. Ja możliwe, że ja będę musiał się trochę też nauczyć grać niestety tą talią. Też może być to lekko problematyczne, ale dobra, niech on wyrzuci jeszcze jedną może kartę. Nie, kamienny, nie robimy żadnej chemii. To nie obrońcy Mahakamu? Po każdej rundzie, tak, dobrze. Okej. Okay. No dobra, to już spasuje chyba. No nic, dobra. Ja to spasuję. I tak mam nikłą szansę, że mu coś dobrego zostanie. Jezus Maria, teraz będziecie spamić mi tutaj ten kawałami. Zaraz przeczytam tylko, bo tu muszę się trochę na grze też skupić. Zobaczyć, co mu zostanie. Dobra, tylko trzy. Szkoda, że nie mogę oczywiście ten spasować, no ale cóż. No i zobaczmy. Ojejku, nie. O, to już lepiej. Nie, oczywiście pomijamy. Kurde, ale ten mróz tu mi jest kompletnie zbędny. A nie mam jak go nawet wymienić, to jest trochę przykre.
Dobra, to uwaga, przeczytam. Rozmowa w sklepie, a sąsiadka to ciągle nowiuśkimi banknotami płaci, bo ma w domu specjalną maszynę do robienia pieniędzy. Co pani powie? I to jest legalne? W 100% legalne, tylko strasznie chrapliwe. Aha. Nie ma, albo jestem niedojebany, albo nie rozumiem. On ma rój. Czyli pewnie ma też gniazdo. Cholera. To mi się nie opłaca. Trochę rzucę z kaksa po prostu. Niech będzie Sheldon. No ja rozumiem, rozumiem, Skrytek, już teraz rozumiem. No i co pan teraz zrobisz? Nawet jakby spasował, to ja sobie tego zostawię jeszcze z kaksa na kolejną rundę. Ale chyba tego nie zrobi. Najgorzej, że pożogi nie wykorzystam. Śmierć idzie po ciebie. Dobra, niech mi zbije, jak mu zaraz rzucę tego pana. No, Rzemek, czas ci się kończy, tak nie chcę nic mówić. Okej. No to ja mu teraz tego pana uszkodzę. Dobra, uwaga, przeczytam to, co Kamienny napisał. Rzemek, wiesz dlaczego klatka piersiowa ma drobne? Bo żebra, haha. A skoro przy kościach jesteśmy, to wiesz czym bawi się szkielet w piaskownicy? Łopatką. Ha, 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 to akurat drugie znałem. Akurat to drugie to znałem. Kurde, ta poszoka i ten mróz, to jest dla mnie w ogóle bez sensu. Tylko nie potrzebuję. Dobra, tam rzucę czyste niebo. I oczywiście wezmę przełom. O, okej. Szkoda, że go nie wiem, jak zbuścić. Okej, on sobie też rzuci adrenalinkę. No to ja sobie też rzucę adrenalinkę tutaj. No i te dwie, tych dwóch kart nie użyję, także ja jestem skończony, jeżeli o to chodzi. Teraz sobie wezmę tylko tutaj tego pana i... Użyję rogu dowódcy, to użyję rogu dowódcy w kolejnej rundzie. Niech będzie. Dobra, uwaga, jest lekcja. Pani pyta dzieci, co daje nam krówka? Dzieci, mleczko. Pani, dobrze. A kurka? Dzieci, jajo. Pani, no pięknie, a świnia? Dzieci, zadania domowe. O kurwa. Pozwól oczywiście wątowi rozpocząć. O mój Boże, jakie to jest brutalne. Tylko co mi się mniej przyda? No chyba w sumie na jedno wyjdzie. Tak naprawdę. Tak, to akurat Kamienny z nami, to może jednak przeczytam. Wiesz czym różni się papier toaletowy od blondynki? Papier się rozwija. Ha, ha, ha. Dobra, koniec. Koniec żartów, kuźwa. Nie, Alzur. Uj. Dobra, to w sumie. Znaczy nie, no dobra, już chyba prędzej użyję może tego, nie wiem, dobra. Czy ja wyglądam jak dusiołek? Bo to jest trochę lepsza karcioszka. O! O! Eredin, 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 Eredin. Nice. Szkoda, że on już nie ma 14 punktów, ale. Młody lekarz odebrał pierwszy poród, pyta ordynatora, jak mi poszło. W zasadzie dobrze, ale po pupie klepie się noworodka, a nie matkę. O Boże. O Boże. Dlaczego? Dlaczego? A wiesz jak nazywa się dowcip opowiedziany przez penisa? Kawał chuja, ha ha ha. Dobra, nie koniec, już więcej nie czytam. Nie czytam więcej. Dobra, tura oponentu, zobaczymy co pan oponent zrobi, okej. Okay. To ja chyba rzucę tego Redina, no. Jorze, jak ma pożogę, to mi te dwie karty teraz zbije.
Wie dlaczego Wulkan dostał piątkę, bo był aktywny. Miałem nie czytać, kurwa. Ech. Dobra, już nie czytam, już nie czytam! Nie czytam już więcej tych rzeczy waszych. Wiecie co, ja ten Merus jednak będę musiał z tej talii wyrzucić. Bo mi jest na chuja zbędny. Dobra, z tego pana wezmę. No i weźmiemy sobie róg dowódcy. Yeah. No i oczywiście mrozu nie rzucam. Przeciwnik poddał grę. Dziękuję. Gratulujemy oponentowi. No! No i wyjście i krasnoludy to jest sensowna talia, a nie jakieś kuźwa karty specjalne. O, herwe... No. Pochuj mi to. Ach, już myślicie, że będzie złota, ale dobra. To czekajcie, taka jedna mała rzecz. Nie podoba mi się mróz w tej talii, tak więc mróz sobie wyrzucimy. Bo widać, że się nie po ten. Nie daje kamiennych tytułów do odcinków, bo jest, i tak już jest strasznie długi. Dobra, mrozu ne. Mrozu ne. Zostałem co ewentualnie. Może epidemię, wiecie? Chociaż no nie wiem. W sumie ten medyk, on może być całkiem spoko, co prawda nie jest krasnoludem, ale on dużo punktów daje, wiecie? Ja bym go wziął. Jedyna karta z niekrasnoludów, że tak powiem, którą wezmę. No pożogę zostawię, chociaż... Chociaż też może być problem z jej używaniem, ale trudno. Nie czytam. Nie czytam, nawet tak sam dla siebie nie przeczytam. Przepraszam, ale nie. Dobra, lecimy drugi mecz. Naszą talią krasnoludów. Okej. Okay. No i znowu z potworami. Dosyć gadania. Bierzemy się do roboty. Czy może być problem, jeżeli będzie miał pogodę? Na pogodę to tu. A, mam czyste niebo, to tak w razie WW. Dobra, zwiększ siłę 2 za każdego krasnoluda. Dobra, brońca 1. Ojej, ładnie mi się trafiło. No szczerze, to ja tu zastrzeżeń większych nie mam. Oczywiście pomijamy i niestety ja zaczynam. Nie mam kogo boostować, czy Sheldona, czy tego. W sumie tego, bo on mi pozostanie po dwóch rundach. Mahakam! Dobra. W sumie ty też byś był spoko, tak szczerze, ale no trudno. Niech będzie tak. Dobra, więc co, pieprzone rozdarcie. Mamy remisik. Alzur, kurde, dobra. Nie wiem, czy tu się aż tak opłaca pasować, szczerze. O, 2 za każdego krasnoluda. Całkiem sporo. Dobra, niech będzie. Skończcie pisać te kawały. Boże. Znaleźli kuźwa zdjęcie. Ej, a czemu nie Aha, czy on się zwiększa jak się rzuca? Cholera. Kurwa, jeden punkt. No dobra, trudno, wyrzucę dwie karty, ale chcę to wygrać, bo będę mógł spasować. Okej. No i wychodzi na to, że tego mi będzie najlepiej zostawić sobie na kolejną rundę, także tak też zrobimy. No i dobra. Bo chciałem to wygrać i teraz po prostu spasuję. No tam jakaś czwóreczka została.
No kart mam mało. Oj, Janka, to mi się. Janek mi się akurat teraz nie przyda. Pozwól oponentowi rozpocząć w takim razie. O, już Manticora. Kurde. Ale dobra, ja mówiłem, że ja spasuję. Mogę to szczerze przegrać. Ale jeszcze zobaczymy. No 11 punktów mam na pewno w kolejnej rundzie. Oby tylko mu ta Manticora nie została, to ja będę happy. Jak mu nie zostanie ta Manticora, to raczej mam duże szanse. Pewnie mu zostanie. Nie! Dobrze, okej. Okay. Nice. Okej. Okay. No ten Janek trochę mi jest zbędny, szczerze, ale to najwyżej go na końcu rzucę. U, Geralta ma. Tak, dokładnie, fajny kawał z neta. Bardzo dobrze to pod ten hardcore podsumował. No to rzucimy tego pana. Wszystkie krasnoludy boosta dostaną. Przeniesie mi coś na cmentarz. Na swój cmentarz. Z mojego cmentarza. Okej, okay, czyli będzie miał jednego krasnoluda. Trochę gorzej. Ono ile zwiększa? W sumie to o 5 chyba. To niech będzie tu. Kurwa, źle zrobiłem. Jak ma pożogę, to mnie zniszczy. Kurwa mać, ale błąd. Ale zjebałem. No to przegram na pewno. Fuck. Jaki błąd głupi. No przez mój błąd przegram. No to mi teraz to mi macha strasz macha kamska gówno daje. Ale zwaliłem, Boże, mój błąd. Znaczy dobra, mam jeszcze róg dowódcy, ale to nie jest wiele. Kurde, przez swój własny bardzo, bardzo głupi błąd. Dałbym jednemu, to by chociaż jeden poleciał. Aj. Ale lipa. No nie, no nie może, on ma jeszcze 10. Kurde, nie! Taki głupi błąd, abyśmy mieli same wygrane na razie totalią. Dosyć gadania. Bierzemy się do roboty. Boże, pożoga mi się przyda. Nie, to już wolę róg dowódcy. Kurde, remis! Nie. Kiedy konkurs? Konkurs będzie jakoś za jakieś pół godziny. Jak nagramy ten odcinek, czyli jeszcze jeden mecz i potem następny i wtedy będzie gdzieś mniej więcej konkurs. Jaki głupi... No gdyby nie ten błąd, to bym wygrał, no. Ach, jestem rakiem, Boże. Muszę się nauczyć liczyć lepiej. Kurwa, mam piątkę z matmy. Jak ja mogłem to źle policzyć? O, my, g. No dobra, to lecimy. Czemu się nie da? No oczywiście, że się da. Co się nie da, jak się da na telefonie? Oczywiście, że się da. Otwierasz nową kartę, kopiujesz, przeklejasz. Już. Problem. To nie jest żaden problem na telefonie pisać z neta. Chcesz pokoju? To o niego walcz. Mam nadzieję, że teraz nie zrobię głupiego błędu. To jest kurde zarąbiste talie, ale ja takie błędy popełniam. Głupie. No to to trochę chuja. No normalnie kurwa orgazm, no masakra. Ja pierdzielę, pomiń. Ale ja tu kurwa się odpalę. Masakra. WoW. Omg, jakie wiksy. Nie, no to już kurwa nie będzie tak pięknie. A miało być tak pięknie. To miała Arzura, cholera.
Shit, a jakbym miał... Ojejku, to bym się wtedy odpalił. No tak się trochę mniej odpala, ale to i tak jest nieźle. Tło honor rębaczy z Greenfield się rozchodzi. Mhm. Elfie gadanie. Tam to będzie po prostu link do strony, gdzie tam trzeba będzie podać swoje pasy do Goga i wtedy ci się doda do konta gra. Gorzej, jeżeli ma pożoga, ale trudno. No chyba, że oglądasz przez apkę, a to wtedy i tak można. Nawet kamienny... O! Nie wiem, po co on to zrobił. Chyba na następną rundę. To w sumie ja mogę spasować tak naprawdę. Niech będzie, ja spasuję. Czy jednak próbować dalej? Dobra, spasuję. Tło honor rębaczy z Greenfield się rozchodzi. Okej, ale tak mu dwóch punktów brakuje. No złocenie. No dobra, niech mu się złocą, no tam ten. Znaczy, to akurat, że kamienny nie ma komputera, to potwierdzam. Dobra. No i git. No i Jam jest happy. Czyli pomijamy. Jest wojna, to muszą być rany. O. No dobra. Ale nie wiem, czy musi ta wieża będzie boostować w sumie. Ale mówię, kamień, to nie ma problemu. No Harze, mówię, oglądasz przez apkę. No to jak przez apkę, to wtedy masz trochę większy problem, ale to i tak się da zrobić, po prostu chwilę nie będziesz patrzył. Jak oglądasz przez przeglądarkę, no to nie ma w tym najmniejszego problemu, żeby otworzyć nową kartę. Podejrzewam, nawet się wtedy nie zatrzymuje film, znaczy stream. Mam teraz zupełnie dla posiłki, no oczywiście. Bardziej się boję, że ma pożogę. To będzie trochę przypał. Na cycki melitele, aleś ty namolny. Na cycki melitele. Normalnie wyzywa cycki melitele. O! Siema. Wiedmini. Szkoda gadać, szkoda szczępić ryja. Powinno... Ej, to jakby tu wrzucili stonogę. O Boże, to było piękne. No chcę zezłać pewnie Wiedźminów. Okej, okay. Ojeju, jaka jaskółka poszła. Ja sobie rzucę Geraltinia. Miejmy to za sobą. No dobra. Najbardziej się boję, że ma pożogę. To może zacznę od tego. Miejmy to za sobą. Kurde, Geralt z Igni. Fuck! Ciągle trafiam na tego Geralta i ciągle przez niego przegrywam, no. To już lipa w sumie. Znaczy, rundę jeszcze może wygram. Nie wygram. Raczej. Ja pierdzielę, no znowu trafię na Geralta z Igni i znowu przegrywam. Wątpię. Oczywiście. Fuck, no! Jakby była pożoga, to bym się nie wściekał, ale jako, że kuźwa jebany Geralt z Igni to jest... Ach, tak wkurwia. Siema Czarny, jako, że już jesteś, to dzięki ten...
Dzięki za donate'a tam wcześniej. Widziałem, że dałeś, także dzięki, teraz ci podziękuję, jako że jesteś. No dobra, cóż. Tak więc ten odcinek w tym momencie kończymy. Mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.